Cześć, witam Was na kanale Duszne Opowieści. Jeżeli poszukujecie historii o duchach, które wyskakują z szafy lub o innych prześcieradłach, to nie, jest to zdecydowanie inne miejsce. Skupimy się tutaj na duchach, na polskich duchach, które występują na naszych ziemiach od wieków. Na początku z całą pewnością największy nacisk położymy na zamki, aczkolwiek z biegiem czasu zobaczycie, że pojawiają się one również w wielu innych miejscach. Zamek w Szamotułach skrywa wiele legend. Najbardziej charakterystyczną i jednocześnie znaną jest ta o czarnej księżniczce. Nim jednak ją usłyszycie, poznacie historię o, jak zwykle, pewnej księżniczce. Halszka, a dokładniej Elżbieta Katarzyna, miała wszystko, o czym śnią księżniczki z Disneya. Była niezwykle piękna, odziedziczyła ogromny wręcz majątek, a do tego wszystkiego miała wielu ukochanych. Brzmi pięknie, nie dla niej. Słowo klucz to tutaj dziedziczenie. Jej życie mogłoby wyglądać zgoła inaczej, gdyby nie to, że jej ojciec zmarł na niedługo przed jej narodzinami. Jej matka, Beata, będąca de facto córką samego króla Zygmunta Starego, otaczała córkę najlepszą opieką. Niestety, nawet taka osobistość nie potrafiła zapewnić jej dostatecznego schronienia. Mowa tutaj o ochronie przeciw licznym adoratorom. Zacznijmy jednak od początku. Potem, gdy zmarł jej ojciec, Halszka dostała się pod opiekę stryja, księcia Konstantego Wasyla Sanguszki. Istotny jest jednak jego bratanek, chociaż w niektórych źródłach mowa też, że to był jego syn, Dymitr Sanguszko. Mówi się, że młoda, bo dopiero 14-letnia panna została mu podarowana. Po naszemu miał się z nią ożenić. Plany uległy jednak zmianom, prawdopodobnie za sprawą matki. Czy powstrzymało to Dymitra? Kompletnie nie. Przy akompaniamencie całej zgrai kozaków, a było ich aż 80, najechał on rodowy zamek księżnej. Walka była krótka, a posiadłość w Ostrogu, w którym mieszkała, została zdobyta. Nie trzeba było zatem długo czekać, aby Halszka została zmuszona do ślubu. Ksiądz również się nie opierał, zwłaszcza że groziło mu ścięcie szablą. W taki oto sposób księżna wyszła za mąż. Koniec historii? Oj nie, to jest dopiero początek. Matka dziewczyny nie godziła się na brutalne zamążpójście. Wystąpiła do króla ze skargą, że dokonano raptownego, gwałtownego czynu. Zygmunt August przychylił się do tego i skazał Dymitra Sanguszkę na utratę czci i gardła. Co to oznacza? Zabrał mu prawa do majątku i wydał na niego wyrok śmierci. Tak właśnie pierwszy mąż Halszki został banitą. Porywczy, świeżo upieczony mąż postanowił razem z Halszką uciec do Czech. Problem polegał jednak na tym, że wyrok królewski umożliwiał ściganie takiego człowieka. Tutaj na scenę wchodzi kolejny jegomość, Marcin Zborowski. W zależności od źródeł mówi się, że albo to on był zakochany w Halszce, albo bardzo chciał, żeby to dziewczę wyszło za mąż za jednego z jego synów. Tak czy owak, dalsza część historii jest już zbieżna. Marcin razem ze zbrojnymi dogonił ich i z zimną krwią zabił Dymitra. Nie udało mu się jednak zrealizować swojego planu. Dymitra zabił bowiem nie na polskim terenie, lecz na czeskim, dokładniej w państwie Habsburgów. W ten sposób naruszył międzynarodowe układy. Jaki był tego efekt? Skończył w lochu. Można zatem rzec, że kolejny konkurent do ręki księżny został odhaczony. Halszka natomiast wróciła do Polski, a jej losami, dokładniej przyszłym mężem, zajął się król. Dlaczego aż on? Sprawa zaczęła nabierać rozgłosu międzynarodowego. Ludzie gadali, bardziej układali pieśni, a ona bezradna czekała na to, co powie król. On też wybrał jej nowego męża, Łukasza III Górkę, wojewodę pana zamku w Szamotułach. Kilkadziesiąt lat starszy od dziewczyny, podobnie szpetny, a do tego straszny materialista. Nie zależało mu na niej, lecz na jej majątku, który odziedziczyła po ojcu. Mimo wszystko małżeństwo zostało zawarte.
Wesele, które odbyło się na samym Zamku Królewskim w Warszawie, było niezwykle huczne. Panna młoda jednak, przypomnijmy, że to już był jej drugi związek małżeński, nie cieszyła się jednak wcale. Nie jadła, nie piła, na męża patrzeć nie mogła. Matka panny młodej miała jednak chytry plan. Po rozmowie z królową Boną, de facto bohaterką jednej z naszych poprzednich opowieści, namówiły starszego pana młodego, aby Halszka została na dworze królowej jeszcze przez rok, tak żeby nauczyła się fachu małżeńskiego, cokolwiek by to miało znaczyć. Łukasz nie miał tutaj zbyt wiele do gadania, więc zgodził się. Gdy tylko powrócił do Szamotu, księżniczka i jej matka opuściły dwór królewski. Następnie wyjechały do Lwowa i ukryły się w jednym z tamtejszych klasztorów. Pan zamku w Szamotułach dowiedział się o tym i najpierw dobrowolnie, a gdy to nie pomogło, to zbrojnie postanowił odebrać to, co swoje. Wyjaśniając, nie do końca chodziło o żonę, lecz rzecz jasna o jej olbrzymi majątek. Mając po swojej stronie aprobatę króla, zebrał wojów i wyruszył pod klasztor. Czy można było to nazwać oblężeniem? Tak średnio bym powiedział, zwłaszcza, że można było przez nie przejść. Tak zrobił bowiem jeden żebrak, który okazał się księciem Szymonem. Dokładniej nazywał się on Symeon Olelkowicz. Przybył on do klasztoru na polecenie matki naszej głównej bohaterki. Tym razem za jej namową młode dziewczę wzięło ślub. Tak, to już był trzeci ślub, a ona nie skończyła 20 roku życia. Duchowny, który udzielał tego sakramentu, dał się przekonać do tego, ponieważ matka wytłumaczyła, że poprzedni związek małżeński nie został skonsumowany. Sielanka nie trwała jednak długo, ponieważ Łukasz zdołał razem z wojami dostać się do klasztoru. Gdy dowiedział się o Szymonie, pewnie domyślacie się, co się z nim stało. On również został zabity. Tutaj wojaże młodej księżnej się kończą i zaczyna prawdziwy dramat. Halszka pod eskortą została przewieziona do zamku w Szamotułach. Łukasz, mściwy mąż, zamknął ją w wieży, która dzisiaj od jej imienia nazywana jest basztą Halszki. To jednak nie koniec jej kar. Z uwagi na jej nieprzeciętną urodę, aby już nigdy więcej nie doprowadzić do podobnych wydarzeń jak w przeszłości, nakazał założyć jej na twarz żelazną maskę. Miała ona pod nią skrywać błyszczące czarne oczy oraz krucze czarne włosy. Jedyną jej rozrywką było raz dziennie przechadzać się podziemnym korytarzem do kościoła. Tam, w małym pomieszczeniu, w zamkniętej oczywiście kratą niszy, miała słuchać mszy świętej i modlić się za swoje wielkie grzechy. Od momentu uwięzienia miała też przywdziać czarną, pokutną szatę. Jak myślicie, ile spędziła w uwięzieniu? Tydzień? Miesiąc? Może rok? Nie, 14 lat. Tak, 14 lat była zamknięta w baszcie. Czy to znaczy, że w końcu jej mąż zlitował się nad nią? Że postanowił ją wypuścić? Nie ma takiej szansy. Łukasz umarł, a księżna została wypuszczona. Chociaż przeżyła swojego oprawcę, to jednak wolnym życiem nie cieszyła się zbyt długo. W tym momencie otwiera się historia czarnej księżniczki. W Szamotułach znana jest legenda na temat tego, że wieczorami, zwłaszcza w nocy, gdy na niebie widać księżyc, w okolicach baszty przechadza się młoda kobieta. Jest ona ubrana w czarną suknię, a jej dłonie i twarz pokrywa biel. Pozwólcie, że przytoczę relację świadka, rzecz jasna jednego z wielu. Posłuchajcie słów pana Piotra. Było to zaraz po wojnie, w 46, może w 47 roku. Nie jestem pewien, ale pamiętam, że było to późną jesienią. Przyjechałem wtedy z Poznania jakąś okazją. I około 11 wieczorem wracałem do domu. Droga wypadła mi koło baszty. Świecił księżyc, a w jego świetle wyraźnie ujrzałem postać kobiety. Była ubrana w czarną, żałobną suknię. Powoli szła w stronę sadzawki. Zainteresowany przystanąłem, ale w tym momencie księżyc zaszedł. Gdy po chwili się wynurzył, nie było już widać nikogo.
Potem wróciłem do domu i opowiedziałem o całym zdarzeniu żonie. Nie zdziwiła się wcale, nie miała też do mnie pretensji, że rozglądam się za młodymi kobietami. Pełna emocji powiedziała natomiast, że to musiała być ta słynna halszka z Ostroga, o której tak wiele słyszała w dzieciństwie. Zresztą jej matka i babka wielokrotnie widywały ją, najczęściej właśnie jesienią, gdy krążyła wokół baszty. Opowiadały wówczas o dobiegających z baszty odgłosach, szlochach i westchnieniach. Myślę, że ta relacja mówi aż nadto. Co ciekawe, ta legenda ma również inną wersję. Mowa o dziewczynie, która pokochała chłopaka z niższego stanu. Przez tego pazia, o którym mowa, uciekła z rodzinnego zamku, a następnie długo ukrywała się w okolicznych wsiach. Gdy została pojmana, i tutaj historia się powtarza, ojciec kazał jej założyć czarną, żelazną maskę i zamknąć do końca życia w wieży. Wisienką na torcie niech będzie historia dwóch żołnierzy. Pełnili oni wartę na posterunku w okolicach zamku w Szamotułach. Pewnej nocy, kiedy wybiła właśnie północ, ziemia rozstąpiła się. Ze szczeliny zaczęły wydobywać się płomienie. Wówczas to ukazała się sylwetka wysokiego mężczyzny z bardzo długą białą brodą. W dłoniach trzymał miecz. Nie był on jednak zwykły, gdyż pokrywała go krew. Zdążył tylko błagalnym wzrokiem spojrzeć w niebo, a następnie z powrotem ukrył się pod ziemią, która wyglądała tak samo jak przed momentem. Któż to mógł być? Wielu obstawia, w tym i ja, że to Łukasz, który miał na sumieniu życie halszki, swojej młodej żony. To już koniec legendy o czarnej księżniczce z Szamotu. Jeżeli będziecie w tamtych okolicach, zachęcam do odwiedzenia muzeum. Muzeum Zamek Gorków w Szamotułach. Jeżeli nie, polecam chociaż odwiedzić ich media społecznościowe, w tym Instagram. Póki co to na tyle. Mam nadzieję, że ta historia była dla Was ciekawa. Do usłyszenia.